Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną detailing, ich polimer, body armor. Propozycja filmu klasycznie prawy górny róg. Tam popełniłem aplikację, zapraszam do obejrzenia. Body armor. Tłumaczenie z angielskiego. Zbroja. Czy rzeczywiście jest takim twardzielem? Mam nadzieję, że dalsza część filmiku to pokaże. Zapraszam do obejrzenia. Zbroi. No dobra, ze zbroją to raczej chyba nie ma nic wspólnego tak naprawdę. Patrząc na filmik, jak zauważyłeś, posiedział krótko, jak dla mnie. Dlaczego? Z tego względu, że produkt wymaga... Raczej wymaga. No tak, wymaga, wymusza tak naprawdę konkretnego przygotowania. Powierzchnia musi być mega jałowa. On się nie może z niczym spotkać, inaczej nie zwiąże się z lakierem. Co robi go upierdliwym produktem? Który cenowo no, jest troszeczkę z kosmosu. Mała buteleczka, tam nie pamiętam, 50 ml czy 100? Chyba 50. 45 zł. No kosmos, jakiś kosmos, naprawdę kosmos. Film, który Ci proponowałem na początku do obejrzenia z aplikacji, to było moje drugie podejście. Drugie podejście, pierwsze popełniłem źle. Detailing się do mnie odezwał, że coś poszło nie tak. Okej, zrehabilitowałem się, podjechałem na maksa. Nowe mikrofibry, tak jak było widać, powierzchnia wyjałowiona na maksa. I tego ten produkt właśnie wymaga. On się nie może z niczym spotkać. No i rzeczywiście, wtedy mi się nie mazał. Położyłem elegancko. Na początku filmu było widać w tym teście, że ładnie odcinało pięknie, gdzie produkt siedzi. Po trzecim miesiącu już wiedziałem, że od czwartego to on nie wytrzyma, nie ma mowy. Więc tutaj cena do jakości, podkreślam, dla mnie słabo.
z tego względu, że jest produktem upierdliwym. No upierdliwym, wymaga naprawdę konkretnego przygotowania. Nie boję się tego słowa, jak pod ceramikę. Jak pod ceramikę. Więc tutaj no, pod tym względem leżymy. Kolejna rzecz, maskowania tutaj praktycznie nie ma. Maskowania nie ma. Połysk, no jest, nie, połysk tak, okej, okej. Pojawia się ciekawy połysk, tam powiedzmy, fajnie też ziarno pokazuje, no okej, tutaj pod tym względem fajnie. I to jest wszystko. I to jest wszystko za naprawdę no, konkretne pieniążki. Także ja osobiście dostałem produkt za darmo, więc nie musiałem się wypieniężyć, także bardzo mnie to cieszy. I pamiętaj, że ja nie jestem wyroczny. Tak jak już mówiłem w filmie Stenzi o teście powłoki, ja nie jestem wyrocznią, której powiedzmy produkt siedzi tyle i nie ma szans, żeby dłużej. Może u ciebie, czy u twojego kolegi, czy u znajomego posiedzi rok, a może dwa lata. Wiadomo, że zawsze tych wyznaczników, czynników, jeżeli chodzi o trwałość, jest mnóstwo. Ale ja ten produkt położyłem na panel, który nie jest mega obciążony przy jeździe. Bo ja to auto znam i wiem, gdzie najszybciej znikają woski i tego typu produkty. I tutaj ten element, tak naprawdę powiem ci szczerze, on no, nie jest obciążony brudem drogowym. Nie dostaje, że tak powiem, konkretnie po lakierze. Jakbym go położył na dolną partię drzwi, myślę, że po miesiącu nie można by było pomarzyć o tym produkcie, więc jeszcze raz powiem, no jak dla mnie cena, jakość, no niestety nie powaliło mnie na kolana. Dla mnie produkt za taką ilość jest za drogi z tego względu, że jest upierdliwy, a chodzi o przygotowanie, bo sama aplikacja jak najbardziej, jak przygotujesz i rzeczywiście będzie to lakier jałowy, to rzeczywiście to będzie moment. Zarzucasz, docierasz, dziękuję. I to jest wszystko. Ale jeżeli cokolwiek zostanie, szamponik, coś po pianie, na fibrze dobrze, źle fibrę wypłuczysz i już masz pozamiatane. Cała, że tak powiem, jazda, czy cała aplikacja pójdzie na marne. Ja tak miałem przy pierwszym filmie, który usunąłem. Zrehabilitowałem się po prostu. Detailing no, napisali do mnie, że coś musiało pójść nie tak, więc okej. Okay. Człowiek nie jest tak, nie robi ten nic, nie robi, nie, przepraszam, nie myli się ten, co nic nie robi. Więc się zrehabilitowałem i popełniłem ponownie aplikację i właśnie stąd pojawił się ten test trwałości. Moje zdanie, moją subiektywną opinię już znasz. Dziękuję, że wytrwałeś do końca. Ja się z tobą żegnam. A, i pozdrawiam chłopaków z Detailing. Ja się z wami żegnam. Z tobą również. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!